Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dzisiejsi komuniści, czyli można powiedzieć środowiskowcy i zboczeńcy, po prostu terroryzują cały świat. No w Chile zaczyna być tragedia, w Polsce wraca komunist, zaczyna być tragedia. No i w Ameryce obłęd lewactwa amerykańskiego jest nieustanny. Teraz ostatnio studenci wbiegli na boisko futbolowe, kiedy Harvard grał z Yale. Harvard i Yale to są dwa takie stare uniwersytety, college, które powstały w latach 1670. No na początku, kiedy Anglicy zaczęli przyjeżdżać do Nowego Świata, mieli te 13 kolonii prędzej czy później, no to w Bostonie, w Cambridge stworzyli Harvard. No Yale jest w stanie zaraz obok, no ale w każdym razie były tam zawody sportowe. No i grupa tych środowiskowców wpadła i zaczęła szaleć, no i przez godzinę było wszystko zatrzymane, czyli kilka tysięcy osób, którzy zapłacili bilety, przyszli popatrzeć na to, ci sportowcy, telewizja i tak dalej, zostało to wszystko przerwane. Zostało przerwane pod konto czego? No pod konto tego, że ci studenci środowiskowcy, wszyscy ci ekstremiści, ekstremalni aktywiści, doszli do wniosku, że Yale i Harvard ma za dużo pieniędzy zainwestowanych w ten przemysł energetyczny, ten klasyczny, czyli oleje, węgiel i gaz. No i doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem to po prostu jest zaatakować, spalić, zniszczyć, przeszkodzić w życiu innych ludzi. No i oni sobie dają prawo, że w zasadzie siłowo mogą to rozwiązywać. No sporo z nich było zaaresztowanych, później byli wypuszczeni. No ale jednak to jest ta metoda bandycka, czy faszystowskich hitlerowców, tych brązowych mundurków czy komunistów, no oni ciągle tylko chodzili z kijami i chcieli wszystkich lać. No dzisiaj w Ameryce właśnie chcą lać w imię globalnego ocieplenia, no i w imię rozwiedzenia seksualnego. To idzie automatycznie z tym, że większość tych zwolenników tego klimatycznego końca świata przez właśnie środowisko, to jest to, że powiedzmy nie widzą końca świata w skrobankach. No skrobanki są dla nich najmniej ważne. Co jest najważniejsze? No najważniejsze jest, żeby normalny człowiek, normalny Amerykanin, no czy gdziekolwiek na świecie, żeby nie mógł używać najbardziej dostępnej energii i najtańszej energii, tylko że musi używać to, co ta grupka tych ludzi, którzy ma swoje zdanie na ten temat, żeby reszta była zmuszona. No skrobanki dla odmiany, no to chcą, żeby wszyscy wszędzie i zawsze mogli, łącznie godzinę po urodzeniu, także to już jest, to jest ta ekstrema komunistyczna, która w zasadzie prawo kobiety do decydowania o sobie daje do momentu godziny po urodzeniu dziecka. No i oni w tym samym momencie tak samo mówią, że nikt inny nie ma prawa kupić taniej energii. No jest to jakaś schizofrenia, jest to choroba psychiczna, powiedzmy, no ale to jest to, co pokazuje stan no nie wiem, psychiczny, czy polityczny, czy ogólny Partii Demokratów, socjalistów, no i większości tych, którzy starają się kandydować na prezydenta. W 2016 roku Trump był wybrany głosami 60 milionów ludzi. No i teraz właśnie wszyscy wściekli socjaliści, demokraci, oni poszli kompletnie w kierunku komunizmu. To takiego marksistowskiego komunizmu, że obiecują tak jak zawsze komuniści obiecywali, czy w Rosji, czy w Polsce, czy na Kubie, w Chinach.
czy Wenezueli ostatnio. Oni po prostu obiecują raj. Wiadomo, że to ekonomicznie jest niemożliwe, takie rozdawnictwo, no ale obiecują. Teraz miliarder się wciągnął do powiedzmy kandydowania na prezydenta. Michael Bloomberg, no to on jest miliarderem, on tam prowadził, no z inwestycji dużo zarobił, w telewizji, w radiu był zaangażowany, był majorem, burmistrzem Nowego Jorku. No i on tak samo jest super świrniętym za tym carbon footprint, czyli ten odcisk węglowy, czyli to zanieczyszczenie całe światowe. No to on też się chwalił, że zredukował bardzo. No ale Nowy Jork miał i ma w zasadzie taką dosyć czarną stronę życia, no albo powiedzmy śmierci, no bo w Nowym Jorku średnia ilość skrobanek na 1000 kobiet w wieku od 15 do 44 roku życia to jest 32 skrobanki na 1000, kiedy średnia krajowa jest powiedzmy 14, tak? Także to jest też makabryczne jakieś liczby. No wydawałoby się, że po 2000 roku, no to są jakieś inne możliwości zapobiegania ciąży. No a tu się okazuje, że jednak skrobanka to jest no, łatwa dla wielu ludzi, no i dostępna, no i używana. Czerwony Obama tak samo był z tej szkoły takiej, można powiedzieć, oszczędźmy świat, ale już niekoniecznie niemowlaki, tak? Czy te płody. On był pierwszym, czy w zasadzie jedynym prezydentem, który miał przemówienie w Planned Parenthood, czyli planowane rodzicielstwo. Planowane rodzicielstwo to jest organizacja taka prywatna w sumie, która ma duże dotacje z podatków amerykańskich pracowników, ludzi, którzy pracują, którzy płacą podatki, no i duża kasa idzie na nich, no i oni byli, była ta afera 2 czy 3 lata temu, kiedy oni te w zasadzie skrobanki, to wszystko tam sprzedawali za ciężkie pieniądze na najróżniejsze, czy to na badania medyczne, czy to nawet na kosmetyki, no kompletnie jakieś handlowali po prostu tymi płodami. No i to była wielka afera, w kongresie tam się zrobił szum i kongres wycofał pieniądze, które dostawali w ramach pomocy. No bo to wszystko było zrobione w zasadzie dla murzynów, bo wśród murzynów po prostu jest najwięcej skrobanek. Część organizacji murzyńskich to po prostu mówi, że to jest holokaust, że to jest zagłada murzynów, no bo tam więcej się jest tych skrobanek wśród murzynów niż się rodzą. No pomimo wszystko to, że 70% dzieci murzyńskich po prostu ze względów urzędniczo pomaga, kiedy urzędy pomagają tym kobietom, no to nawet im polecają, żeby nie podawały, kto jest ojcem. No a bardzo często one same nie wiedzą o ojcem. Także Obama sam w sobie jest bardziej za środowiskiem niż za skrobankami. No on podpisywał te umowy w Paryżu o tym ochronie środowiska i tak dalej, i tak dalej. Ten konferencja na temat zmiany klimatu, no i wtedy właśnie Ameryka podjął się tego, że Ameryka miała zredukować o 1/4 emisję wszystkich tych zanieczyszczeń węglowych do poziomu poniżej 2005 roku, przed 2025 rokiem. Także, że co by to stanowiło? No stanowi to, że to jak zwykle idzie kasa, tak? Tyle, dla kogo idzie kasa? Od kogo idzie kasa? No od średniego Amerykanina.
obliczenia były takie, że mniej więcej to by więcej prąd kosztowało od 15 do 20%. No i ludzie mówią, dlaczego Amerykanie my mamy płacić, jeżeli Chiny czy jakieś inne kraje rozwijające w ogóle nie biorą tego pod uwagę, a i tak ukradły wszystko do produkcji, co może być. No i w 2017 roku Trump powiedział, że rozwala, wychodzi z tej umowy, no bo powiedział, że w zasadzie dla Amerykanów Pittsburgh jest ważniejszy niż Paryż. No i to ma sens, tak? Ameryka na pierwszym miejscu, w zasadzie jeżeli można zrobić lepiej dla normalnego obywatela amerykańskiego, no to, to niech każdy obywatel francuski też będzie miał lepiej, no i jedni i drudzy będą mieli prędzej czy później lepiej. Jaka jest różnica pomiędzy tymi wszystkimi świrniętymi ludźmi lewackimi od środowiska do tych, którzy powiedzmy wolą oszczędzać dzieci niż oszczędzać planetę? No to jest ta uczciwość i duma, ta uczciwość i duma. Jednak ta konserwatywna strona, prawicowa strona, która jednak ma ten Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no to jest bardziej jakoś tak umocowana w społeczeństwie. A dlaczego tak jest? No bo konserwatyści, no to widzą, co działa, co nie działa. Decydują, czy podejmują decyzje na podstawie tego, co widzą z ostatnich 10, czy 20, czy 200, czy 500 lat. No a tak zwani lewicowcy to są tak zwani postępowi. No i dla nich każda idea, jakkolwiek utopijna, no to zawsze jest rzucana. No i niezależnie od tego, czy ona się sprawdzała w przeszłości, czy się nie sprawdzała, no to bardzo często właśnie ci postępowcy mówią, że ci zaściankowi konserwatyści nie wiedzą, co robią. No i postępowcy, socjaliści mówią, że tym razem będzie to działało. No i właśnie w Ameryce też nadchodzi ten czas, kiedy mózgi zlasowane na uniwersytetach tej całej młodzieży, oni zaczynają dochodzić do wniosku, że socjalizm w Ameryce będzie działał. No i w Chile też są straszne zamieszki. Komuniści dochodzili do władzy w latach 60-tych, 70-tych, później tam junta nastąpiła, później z junty w zasadzie przeszedł normalny rząd, jakiś taki niewojskowy, no i Chile to na dzień dzisiejszy, przez ostatnie 10-15 lat, to najbardziej taki rozwinięty kraj w Ameryce Południowej, no ale przez właśnie uniwersytety i koledże znowu socjaliści zmylili studentów, no i znowu zaczyna się kwestia komunizmu powracającego. Cała ten dyskusja na temat tych wszystkich lodowców na biegunie północnym, południowym i te ocieplenie i tak dalej. No, prawda jest taka, że Sahara 10 tysięcy lat temu, no to miała to była spichlerzem, no, była miliony lat temu, no to była dżungla, dlatego tam tyle tych dinozaurów, drzew i tego wszystkiego, organicznych materiałów było, że tej ropy po dzień dzisiejszy jest tyle. 2-3 tysiące lat temu, za Rzymian nawet, no to był właśnie spichlerz Europy. Tam nie było tego tyle piasku. Ten Nil rozlewał się, produkował tą żywność, którą eksportowali do Rzymu i dalej. A dzisiaj to są piaski Sahary. Małe takie mikroskopijne ery lodowcowe, przecież to było w 1400 w którymś roku, w 1600 w którymś roku, to było po 10-15 lat temu, ciągłości nie temu, tylko ciągłości po 10-15 lat. Oś ta magnetyczna się przesuwa, także to wszystko się zmienia, można powiedzieć. No wiadomo, że te spaliny z samochodów się wydostają i tak dalej. Wiadomo, że te jakieś
strefy ozonowej się dzieją, no ale, takie dramatyczne po prostu zatrzymanie tego postępu, no to jest po prostu samobójcze. No i tak samo samobójcze jest to, żeby feministki czy kobiety po prostu odmawiały rodzenia dzieci w imię tego, żeby ochronić świat, a jeszcze gorzej, jeżeli nieustannie tylko robią skrobanki, żeby dzieci nie przychodziły na ten świat. Także nasza planeta zamienia się w dziki świat. No, myślę, że jak zwykle konserwatyzm znowu będzie wyjdzie nie tyle na swoje, co wyjdzie na wierzch, no bo te postępowe, najróżniejsze idiotyczne pomysły zawsze spalają na panewce, no ale będzie to kosztowne. Mam nadzieję, że nie tak bardzo dla Ameryki. Mam nadzieję, że w Polsce też ludzie się opamiętają, że całe to lewactwo, po prostu ta fala, która wchodzi i stara się udowodnić, że można zrobić coś z niczego. Mam nadzieję, że w Chile też ludzie wrócą do swoich rozumów i nie będzie rozlewu krwi. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, polecaj gdzie możesz i do następnego codziennego filmiku.